Niemal każdego tygodnia regionalne centra krwiodawstwa informują o niskich stanach krwi. Aby pobudzić lokalne społeczeństwa do oddawania krwi, organizowane są akcje poboru tego najcenniejszego leku. Trzecia taka akcja w tym roku odbędzie się przy wsparciu klubu honorowego dawców krwi Ostoja. Ostatni pobór odbył się przy okazji Dni Łukowa z inicjatywy członka klubu Beaty Skwarek. Tym razem krew będzie można oddać 2 września w szkole podstawowej w Krzywdzie. Akcja odbędzie się 2 września podczas dożynek gminnych w Zespole Szkół imienia Marii Kownackiej w Krzywdzie. Kiedy zrodził się pomysł, żeby ta akcja powstała? Oj, bardzo dawno, w marcu obserwowałam działania klubu Ostoja w Łukowie, gdzie była przeprowadzona taka akcja. No i wtedy właśnie narodził się ten pomysł, by zorganizować u nas w Krzywdzie. Byłam jeszcze pracownikiem Urzędu Gminy, tak więc zgłosiłam udział gminy Krzywda w akcji poboru krwi 2 września w Krzywdzie. Celem tej akcji jest między innymi to, by uczyć młode pokolenie pomagania innym. Chcielibyśmy zachęcić jak największą grupę osób, żeby wzięła udział tu podczas tej akcji. Wszyscy wiemy, jak drogocennym darem jest krew i zapewne wszyscy chcielibyśmy bardziej pomagać niż potrzebować tej pomocy. Liczymy na minimum 40 osób z gminy Krzywda. Liczę na to, że będzie dużo, dużo więcej. 2 września to także czas gminnych dożynek. W Krzywdzie to nie tylko święto plonów, ale także święto wszystkich mieszkańców. Punkt oddawania krwi będzie mieścić się kilkadziesiąt metrów od stadionu, głównego placu gminnych dożynek. Oprócz klubu Ostoja i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, właśnie gmina Łuków jest partnerem akcji. Chcemy też wciągnąć do wszystkich naszych akcji Radzeń, niewykluczone, że Białą Podlaskę, jeżeli zajdzie taka potrzeba, pójdziemy jeszcze dalej. Podobno klub Ostoja organizuje także akcje wspomagające zwierzęta. Powiesz troszeczkę szczegółów? Tak, teraz już czekamy tylko na podpis pod naszym podaniem o przydzielenie karmy z jednej z naszych zaprzyjaźnionych firm, którą zostanie wspomożone schronisko regionalne w Sobolewie. Zachęcam nie tylko z Krzywdy, zachęcam z całego powiatu, nie tylko krwiodawców, którzy już oddawali krew. Wpadajcie, spróbujcie raz, zobaczycie, jak to wciąga.